Poza fiordami i złożami ropy naftowej, Norwegia może pochwalić się także najszczęśliwszymi obywatelami na świecie, którzy w tegorocznym World Happiness Report zajęli drugie miejsce. Co sprawia, że życie w kraju Wikingów jest tak piękne? We have like great healthcare, you know. We have like a security net. So if you are out of work or you are like have some problem with injury, you get like a lot of money from the state. So you have like a safety net. I think that's one of the reasons. Of course, we have good economy and stable politics. Polacy nie powinni mieć jednak powodów do narzekania. Dlatego, że na 156 krajów zajęliśmy 42 miejsce. W którym kraju twoim zdaniem żyje się najlepiej? Boże, wszędzie, byle nie tutaj. W Polsce się żyje dobrze, jak ktoś ma pogodny charakter, to się żyje dobrze. A jak ktoś jest smutny, to w każdym kraju będzie źle. A nie mogę mówić za wszystkich, ale natura polska jest na ogół narzekająca, mało szczęśliwa. A co przeszkadza Polakom w osiągnięciu takiego szczęścia w życiu tutaj, w naszym kraju? Zawiść. W Polsce mimo wszystko jest jednak coraz lepiej i myślę, że jeszcze za 10 lat to już będzie poziom jak na zachodzie, więc nie ma gdzie wyjeżdżać. A tymczasem z zachodu przyjechał do nas Ryan, który w Polsce mieszka już od 13 lat. So in my opinion, I think Poles are actually happy, but they don't quite realize it. But they will realize it when the society changes. When it becomes even more consumption based. When it becomes even more corporate. And that might be controversial to say, but I can tell you why I know it. I didn't know how a potato tasted until I lived in Poland. Because every potato I ever ate in my life was produced by a corporation. When my wife gave me just the potato, I'm not even talking about salt or anything, it was so delicious, I couldn't believe it. You know, it's like if you go to Jamaica and you taste a banana, you're like, oh, okay, this is a whole different thing. You know, it's. That's what I love about Poland. For me, living here has been kind of like a fairy tale, and that's even before I was professionally established. I mean, when I was a simple native speaker of English, barely able to pay my bills, my quality of life was much better in Poland than it ever would have been in the United States. Czy jest coś, co chciałbyś przekazać Polakom? W jednym zdaniu powiedziałbym, że ja mam stałego wdzięczność dla mojego pobyt tutaj, dla obywatelstwa, które trzymam, co moja prababcia z dwóch stron też trzymała i że w moim osobistym przypadku ta historia rodziny popełniła całego kółka. I za to jestem mega wdzięczny. Jak Polska długa i szeroka, tak dużo mamy opinii i definicji szczęścia. W wielu przypadkach sprawdza się jednak powiedzenie, że cudze chwalicie, swego nie znacie. Albo po prostu nie zauważacie.